Cześć, Damian z tej strony, Szczekła 4x4. Chcemy rozpocząć nowy cykl testów, który zauważyliśmy jest ogromnym problemem dla naszych klientów, czyli porównanie lamp ze sobą. Jak świecą te lampy? Największym problemem filmowym było to, że każdy kręci lub robi zdjęcia lamp na różnych ustawieniach swoich urządzeń. Mają różne matryce, mają różne ustawienia ISO, co pokazuje dane światło inaczej. Chcemy to ujednolicić, będziemy pokazywać te parametry, jakich używamy. Będziemy pokazywać pod filmem, gdzieś tu się ukażą z boku, na pewno te parametry, dzięki którym będziecie mogli także sami powtórzyć te parametry, jak będziecie chcieli porównać swoją lampę do lampy, którą my przedstawimy na testach u nas. Dzisiaj będziemy testować lampę Laser Linear 18, którą mam zamontowaną na zderzaku Rival w naszym demo carze w Jeepie Wranglerze JL. Co będę mówił? Jedziemy testować. No to ruszamy. Dobra, jedziemy teraz na jakąś szeroką pulę. Czekaj, tu jest ma szeroka pula nawet. Tak, mamy teraz typowe mijania. Zaczynamy długimi. O, teraz jest długie. Mijania, długie. I uruchamiamy lasera. Teraz uruchomiony jest laser i uruchamiamy długie. Widać tylko po środku dodanie. Teraz gasimy wszystkie i sam laser. Teraz poprosimy kamerę, żeby pojawiła się z powrotem w samochodzie za szybą. I widzimy teraz to, co widzi kierowca. Z mojej perspektywy ręka jest dowodem, kamera jest przede mną. Bez lasera, z laserem. Bez lasera, z laserem. Widać zdecydowanie dużo więcej światła. Kończymy testy przyziemne, bezpodróżne i jedziemy na drogę. Zobaczymy, jak to się przydaje takie światło na drodze. Teraz jedziemy ze światłami długimi i uruchamiamy lasera. Światło długie. Laser. Długie. Laser. A teraz wyłączamy po kolei wszystkie światła. Zostają tylko na razie dzienne. I włączamy tylko laser. Używając lasera, generalnie dodatkowe światła są zbędne. I szerokość jest dużo szerszy promień. I odległość, dystans świecenia jest dużo większy. Pamiętacie obraz, jaki był, gdzie światła długie, gdzie obejmowały zarys drzew, to teraz zobaczycie różnicę z laserem. Widzimy po pierwsze bardzo daleko, widzimy te drzewa, kolor drzew, który jest bardzo daleko, promień światła jest wysoko podniesiony, oświetlone są boki, bezpieczeństwo jest mocno podniesione w terenie.
Zakończyliśmy test lampy. Czekamy na Wasze uwagi, pomysły. Dzięki. Na razie.